Wiesz co, Milcia? Wiesz ile wyszło za remont? No mów. 5000. Ile? A taki był ładny, amerykański, szkoda. Także witam was w odcinku o kosztach. Dużo osób to ciekawiło, więc to przedstawimy. Naprawa ciągnika. Tu są zapisane 3 dni robocze. 3 dni robocze. Wtryskiwacze, jeden dzień był tutaj po prostu takie pierdołki porobione, czyli te wszystkie doposażenia, te inne rzeczy. No i właśnie składam dla was filmik z kosztów, jakie wyszły przy naprawie ciągnika. I no jednej rzeczy nie mogę wam powiedzieć, ile kosztowała mnie sama robocizna. Robocze godziny miałem policzone indywidualnie. No tego nie mogę wam powiedzieć, myślę, że każdy zrozumie. Resztę kosztów wam podaję. Wszystkie są prawdziwe i miłego oglądania. Tulejka, zacisk, no to mamy tutaj 60 zł, 15 zł, 6 sztuk wtryskiwaczy. No to jest wydatek za sztukę 2100. Filtry paliwa, to są 2 filtry. To mamy 150, 144 zł. No dobra, takie duperele to ja tam nie będę podawał. Skupię się na tych droższych rzeczach, bo to bardziej was interesuje. A tą kartkę dołączę do opisu, albo po prostu wam do filmu dam screena i będziecie mogli sobie sprawdzić, ile to wszystko tak kosztowało. Ja sobie w domu jeszcze podliczę, ile to wszystko łącznie kosztowało. A teraz skupimy się na takich większych rzeczach, czyli na przykład tutaj jest wiązka elektryczna, która była uszkodzona. Jak widzieliście w poprzednich odcinkach, obrzygiwał tutaj. Tutaj ta wiązka elektryczna jest do sterowania wtryskiwaczy. O, tutaj ona idzie. I tutaj po prostu to wszystko było uszkodzone, bo ja nawet nie wiedziałem, skąd ten olej leci, a tu leciał olej sobie po całym silniku. Po całym silniku wylatywało tą po prostu wtyczką, tym gniazdem, i po całym silniku tutaj się ten olej rozlewał. No to taki dodatkowy koszt. Tutaj mamy teraz tak. 3000 zł, 2950 tutaj zestaw uszczelek głowicy ze śrubami. To dosyć spory wydatek, bo 2950 jest to spory wydatek, ale jak tutaj możecie zauważyć, czy może zauważycie, czy nie zauważycie, nie wiem, czy zauważycie. Kurde. Nie zauważycie pewnie. Jest tutaj. O, będzie widać może. Jest tutaj uszczelka wstawiona, nieoryginalna. Jest to uszczelka z Klasa. Klas takie produkuje. No, następnym kosztem tutaj dużym, uchwyt. No, jakbym wiedział, że to tyle kosztuje, to bym tak szybko tego uchwytu tutaj nie zepsuł. Ten uchwyt kosztował 800 zł. To jest od cholery, tak myślę. I jeszcze trochę. Człowieku, co byś nie rób wstydu. To nie jest warte w ogóle 800 zł. Moim zdaniem to jest warte może 200 zł, nie? No ale tak to jest. No teraz to już na pewno tego nie zepsuję. Tak myślę. Będę bardziej się starał i uważał, żeby tego nie rozwalić. A dobra, jak tutaj już jesteśmy, to mamy tutaj dodatkowe wyjście, tak zwane LS. Tutaj jest 1000 zł podstawa i 1000 zł. Łączny koszt tutaj jest tego LS-a, to jest 2000. Tutaj jak widzicie, wąż sterujący, ciśnieniowy i powrót idzie nam. Teraz na przykład jak będę chciał rozrzucać obornik, będę podczepiony, miał na przykład rozrzutnik Euromilk czy Bergman, no to sobie podłączam tutaj te węże i ten olej nie przechodzi nam przez rozdzielacz, tylko od razu jest przez wolny powrót tutaj ściągany i sterowanie jest zrobione. A tutaj on szedł sobie przez rozdzielacz, ten olej się gotował, buzował się i kurde, i gorący się robił i aż mi te gniazdo wywaliło, no. Koszty takie, że o,
jak jesteśmy tutaj, to są te dwa gniazda nowe, nowe dane. Nie ma oryginałów, bo oryginały inaczej wyglądają. Jak tutaj widzicie, też są już te zamienniki. Zaraz sprawdzimy. No nie mogę znaleźć tych gniazd tutaj w tej tabeli, może nie zostały doliczone, to nie będę się upominał. Dobra, lecimy dalej tutaj z tematem, czyli czujnik ciśnienia paliwa. O, tutaj jest ten czujnik ciśnienia paliwa. On jest tutaj. O, i to tutaj jest zapisane, ale tym nie zostałem obciążony, bo listwa listwa Common Rail została wysłana i po prostu pod wpływem tutaj czyszczenia tego został ten czujnik zniszczony. Tutaj jest po prostu wstawione już od, tu chyba klasowski wstawiony, bo to po prostu tak samo wszystko pasuje. I za ten czujnik nie zostałem obciążony, ale on kosztował 490 zł, więc trochę kosztuje, nie? O, fanfara tutaj, o. To mamy 100 zł. Tak? No, 114 zł. Taki mamy dodatkowy. Jeszcze sobie domontuję tutaj taką trąbkę, jak już w ciężarówkach, na dach. To osobno zrobię tutaj na zawór z butli. To już super, będzie całkiem inaczej. Uchwyt lampy ostrzegawczej. No powiem wam, że sporo kosztował, bo tu jest uchwyt razem z kablami, bo tu nie było wyjścia. Musieli cały dach ściągać chłopaki. I ten uchwyt kosztuje tutaj z wyjściem i z doprowadzeniem prądu 250 zł. No, sporo, nie? Oryginalny kogut i on kosztował 300 zł. Więc mam tutaj teraz dwa. Taka zabawka kosztowała mnie, jak możecie policzyć, 550-560 zł. No. Bajera, nie? Po prostu. Mogłem tego nie dawać, to bym nie miał kosztów takich dodatkowych. No i co tu mam jeszcze więcej dodane? Co tu mam jeszcze więcej dodane? Coś większego. Szukam. Uchwyt lampy, już powiedziałem. Naprawa głowicy. No, naprawa głowicy trochę wyniosła. 270 zł. No. Plus tutaj czyszczenie i weryfikacja listwy Common Rail i weryfikacja pompy wtryskowej tutaj po 300. To mamy łącznie 3300. No tylko to na saletry, nie? Tak można powiedzieć, nie? Ale no trochę kosztowało. No ale mamy już pewność, że głowica tutaj, uszczelka pod głowicą jest zrobiona. Głowica jest też splanowana, sprawdzona. Wszystko przebiegło pozytywnie. I teraz tylko ciągnik może pracować. No i teraz tak podliczając, tutaj mamy po prostu takie mniejsze pierdoły, to już tam wam nie mówię. I wszystko wyszło około 23 000. No i może dużo osób powie, że wyszło dużo. Niektórzy powiedzą, co to jest dla ciebie. Moim zdaniem to jest dużo. Ale dlaczego dużo? Moim zdaniem niektóre części nie powinny tyle kosztować, co kosztują. No ale to są po prostu marże John Deere'a. Jak chciało się panią, to trzeba pracować na nią. No tak to wygląda, nie? Jakbym miał Ursusa robić, cała kapitalka silnika zamknęłaby się w 4-5 tysiącach. No to wiecie, coś za coś jest. Te części tak i tak nie powinny kosztować. Głupi ten na przykład uchwyt 800 ileś złotych. Dla mnie to jest warte 200 zł. No ale bez tego nie mogę pracować. No kurde, tutaj jest cały uchwyt. Tamte miałem tak zniszczone, że musiałem to zmienić. No. Takie pierdoły, a tyle kosztują. No i teraz właśnie mówiąc, wziąłeś trupa i remontujesz trupa. Mogłeś wziąć nowy ciągnik. Ja podjąłem taką decyzję, mi to pasuje. Wiedziałem, że coś będzie do poprawy, więc nie musicie się martwić, bo ja wiedziałem, że to będzie do poprawy. Wyszły jakieś różne rzeczy inne, ale z tym się liczyliśmy. I jak go kupowaliśmy, no to widzieliśmy, że tu będzie to do naprawy, to do zrobienia. Z tym się liczyliśmy. Ale mamy ciągnik w tym momencie sprawny. Nic go nie boli, bo ja nawet takie duperele jak tutaj siłowniki gazowe. O. Amortyzacji kabiny sobie wymieniłem. To nie było problemu. Doposażyłem go w LS. Na ten moment jestem zadowolony z przebiegu remontu. Żadnej kałuży oleju pod nim nie ma. Nic, żadnych przecieków.
Co wy na to? Robimy teraz test jazdy. Dajemy kamerę na lufę i zobaczymy, jak on gada. Jechać do naprawy? Ty chcesz go znowu zniszczyć? Ja go zniszczyłem? No nie, teraz mnie pogrążasz na moim kanale. Ty co, ci dziecka nie obudziłeś? No dopiero będziesz miał dziecka. Marcynka uśmiechnięta troszeczkę, czy nie? Ursusie, płakałaś, nie chciałaś jechać. A tutaj uśmiechnięta. Ale w Ursusie nie jechała, tylko była, nie? No była tylko na chwilę. Cycy? Cycy? Głodna rybcia! Mama, pokaż cyca! Marcelina! Cycy? Ale ona to poważna. Poważna dziewczyna. Zobacz, jedziesz. Jedziemy do przodu. I Marcelinka skończyła właśnie 9 miesięcy. No, 2 dni temu. Tak? 3? No. Coraz bliżej roczku, a my jedziemy się przejechać. Marcelina się przyzwyczaja do ciągnika. Tutaj ubrana jak w tym, jak na Syberię, jakąś jakieś te zimne kraje. Ale dałem tutaj, po prostu zaniżyłem temperaturę, żeby się nam dziecko nie ugotowało. Marcelinka, jedziemy w błoto? W błoto jedziemy? Tany, tany, tany. Ale ona w ogóle się nie uśmiecha. Nic. Ona w ogóle do kamery, nie? Jeździmy oczywiście po naszym, zaraz powiedzą, że jeździmy po drogach publicznych. Nie, tu gospodarstwo jest. Tak. Kawałek, tylko się przyjedziemy i halo. My idziemy na spacer. Kochanie! Marcelinka, jedziemy szybko? Okej. Okay. Uderzy? Jeszcze ten, jeszcze bardzo twarda kabina, bo amortyzacja też jest na olej, to wszystko nie jest rozgrzane. Przednia oś jest amortyzowana poprzez olej i ten olej jeszcze nie jest o odpowiedniej temperaturze i to wszystko takie twarde. Podskakuje jeszcze. Bo jak się rozgrzeje, to delikatnie się jedzie, fajnie, mięciutko. Thank you.
Trzeci bieg, 2100 obrotów, jedziemy 4-4, 2050 obrotów i tu mamy czwarty, czyli ekobieg, 1650, jedziemy 4-4 i już oszczędność paliwia. Temperatura oleju 19 stopni, a jeździmy już 40 minut. Dopiero temperatura płynu skoczyła na 70 stopni. Widzę, ktoś tam quadem jeździ. Ciekawe, czy po naszym rzepaku nie jeździ. Chyba raczej nie. No i dojechaliśmy do pryzmy z obornikiem. Cały czas tutaj zwozimy już obornik. Jest gdzieś tutaj 150 ton. Stanąłem tutaj koło obornika, bo chcę wam pokazać, co jest droższe. John Deere czy ta pryzma obornika? Piszcie w komentarzu. Społeczność, stawiamy zdjęcie na społeczność i zobaczymy. Ale wam pokażę, jak wygląda rzepak. Tak to wygląda, tak to się prezentuje. Zobaczmy jaki ma korzeń. O, no, taki. Tutaj bardziej krzaczasty. Może i na poprzeczniaku, bo jest twardziej. Zaraz w głąb pójdziemy. Pokażemy wam, jak tutaj wygląda. Tutaj można zaobserwować, że to pole jest takie trochę dziwne, bo tutaj jak tata przyjeżdża z opryskiwaczem, to te pole objeżdża w koło i jedzie się napełniać, bo mu po prostu tyle zostaje z opryskiwacza, to w koło objeżdża, jedzie się napełniać i pryska gdzie indziej i przyjeżdża tutaj i dokończa te pole. No i co się stało? Wchłonął ten środek, a później jak przyjechał i wiecie, zaczyna pryskać środek, to zawsze gdzieś tam jest ta nakładka i tutaj widać normalnie mikroskopijny ten rzepak, jest normalnie tak wciągnięty. No a tutaj już jesteśmy w łanie, no co ja mówię, na polu jesteśmy. Tak to wygląda, tak to się prezentuje. No, wyrwiemy. Tutaj już powinny być bardziej palowe te korzenie. Bo tam zawsze poprzecznik będzie. Tak, tutaj są już palowe. Tak się prezentuje nasze pole rzepakowe. Jedno z 40 hektarów. 40 hektarów mamy rzepaku. Tu jest 4 hektary. I tutaj jeszcze malutkie takie sprostowanko, że tak łatwo mi to przychodzi powiedzieć, ile to kosztuje. No nie było mi łatwo, bo ja tutaj do tego remontu cały czas odbiegałem, aż przyszła nastała zima i się liczyłem, że to będzie tyle kosztowało. Dobrze, że nie wyszło więcej. Liczyliśmy się z tym, że zamkniemy się tam koło maksymalnie 30 tysięcy, ale miałem nadzieję, że wyjdzie gdzieś tam koło 15 tysięcy. Ale tak później sprawdzałem na te ceny, tak ja bym miał brać oryginalny tryskiwacz John Deere'a, który kosztuje 2700, no to sami sobie policzcie, ile to jest, nie? 2700 razy 6, to już przekroczyliśmy limit. Jak to kultowe takie powiedzenie jest, ja myślałem, że to wszystko jest za darmo?